Ma blisko 100 lat i od dawna służy leśniczym do przechowywania dokumentów, ale dopiero teraz ujawnił swą całkowitą tajemnicę. O niezwykłej historii z tajemniczym sejfem w roli głównej Jakub Wytenowski. Za rzekami, za lasami mieści się siedziba nadleśnictwa Prudnik. Secesyjna willa z 1900 roku przez lata trzymała swoją tajemnicę zamkniętą na klucz. W kancelarii tajnej stał sejf. Mocno sfatygowany zębem czasu, pomalowany farbą olejną, mało atrakcyjny z zewnątrz. Pełen kunszt wykonania prezentuje dopiero po otwarciu i trzy tajemnicze skrytki, których żaden z leśniczych do tej pory nie otwierał. Pracuję tu już od lat 80. i sejf był cały czas używany. Uważaliśmy, że nie ma klucza i nie ma możliwości dostępu, no i nikt się nie zastanawiał, żeby to otworzyć. Zagadkę rozwiązał dopiero nowy nadleśniczy. Wspólnie z fachowcami od otwierania zamków i historykami odkryli dokumenty z lat 30. i 40., czeki, znaczki pocztowe i pieczęci. Słowem... Kawałek historii lasów państwowych, które tworzyły się tutaj na ziemiach odzyskanych. Dla historyka to jest nie lada gratka, bo otwieranie sejfu, który skrywa skarb, bo to jest w pewnym sensie skarb, jest na pewno dużym wydarzeniem. Ułożenie przedmiotów świadczy o tym, że zamykane były w pośpiechu, możliwe, że w trakcie ewakuacji i tak nietknięte przeleżały kilkadziesiąt lat. Wartość historyczna na pewno, wartość naukowa, poznawcza też, ale w jakim stopniu to okaże się dopiero po szczegółowych badaniach. Pamiątki z czasów II wojny światowej po inwentaryzacji trafią do Muzeum Ziemi Prudnickiej.